już gotowi do wskoczenia na podium mistrzowie Polski w tych pięknych mistrzowskich złotych koszulkach. No i są, i skoczą za chwilę na podium. Jastrzębski Węgiel, mistrzem Polski 2022-2023 i zrobili to po raz trzeci. Fantastyczny zespół, fantastyczny Mendes, a grupa ludzi, która naprawdę na sam koniec wspięła się na sam szczyt siatkarskich umiejętności. Cudownie się ich oglądało. Jest tam Łukasz Wiśniewski, też warto wspomnieć. Ten wielki nieobecny teraz, bo ta ciężka kontuzja mu się przytrafiła, ale już wraca do zdrowia, ale oczywiście został tu zaproszony, bo on jest też częścią tego mistrzowskiego zespołu. Na pewno tutaj medal mu się należy, ale to jest sport. Poprzez kontuzję Wiśniewskiego oglądamy chyba najbardziej wygranego zawodnika na świecie. Embaye. Który niedawno jeszcze grał w Lublinie, walczył o szóstkę, a nagle odbiera złoty medal mistrzostw Polski. Tak, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski, jest Andrzej Gołaszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki. Będzie puchar. Czy już tam został podniesiony? Nie, jeszcze chyba nie. Znamy na pamięć te nazwiska, cały staw szkoleniowy, ale jaką pracę to wykonał Marcelo Mendes, kapitalny trener. Mówiliśmy ostatnio, wprawdzie siatki, ten zespół kształtował się w grudniu, kiedy mieli problemy. Listopad, grudzień, oni przegrali z Lubinem tutaj za 3 punkty i w tym momencie widać było, że mają jakiś pomysł na wyjście z kryzysu. I kryzys buduje wielkie zespoły. Miał pomysł ten pan właśnie, Marcelo Mendes, szkoleniowiec reprezentacji Argentyny, który też przecież po tylu latach wywalczył brązowy medal z reprezentacją Argentyny na Igrzyskach Olimpijskich, a teraz prezentuje złoto w naszej lidze. Brawa dla niego i brawa, jak poustawiał ten zespół, jak patrzyli w niego właśnie jak w takiego ojca, ale którego można przyjście przytulić, ale też trzeba się go bać. No widzieliśmy parę treningów tutaj, to ja bym się trochę bał. Ale widzieliśmy, jak potrafi tutaj prowadzić mecz, jak pięknie reagować na wydarzenia na boisku. Nie bał się zmian, no, miał tam całą paletę do dyspozycji, ale to też trzeba umieć wykorzystać, bo wiemy, że nie wszyscy trenerzy tak potrafią. Tak, widzieliśmy go dzisiaj nawet przed meczem właśnie uśmiechniętego, spokojnego, pewnego siebie, ale on wiedział, on mówił nam przed playoffami, ja przygotowuję zespół, przygotuję zespół najlepszy, jaki mogę przygotować. Mistrzowie Polski, ten puchar stoi, ale zaraz będzie w rękach mistrzów. A czekamy, czekamy, bo to będzie podniosły, uroczysty moment. Szanowni Państwo, przed Państwem mistrz Polski w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2022-2023. Artur Popko, prezes. Zanim będziemy honorowani, jeszcze głośno dotyczywany nasz zespół Polskiej Ligi. Właśnie Artur Popk będzie musiał się zmierzyć z tym ciężarem. Mam nadzieję, że ktoś powiedział Benowi, że jest ciężko. Bentaniotti, kapitan Jastrzębskiego. O, właśnie. Mówiłem. Safelu, jak tu powiedział. Francuz. Czekają, czekają i podnieśli. Jak ciężar jakiś, ale myślę, że to dzisiaj nie ma znaczenia. Będzie napełniony na pewno i to za moment. Jest wielka feta w Jastrzębiu, bo Jastrzębianie po raz trzeci w swojej historii wygrywają mistrzostwo Polski. Gratulacje, gratulacje. No mam nadzieję, że będę rano jutro zrobił mi wolne. Jeżeli wyjdą tutaj stąd. Od razu na saunę, bo wiadomo, przypominam, 20 maj. Będzie szansa Zaksy do rewanżu, ale dzisiaj, dzisiaj. Tak jest, złoty deszcz. Dzisiaj świętuje Jastrzębie. Możemy poczuć tę atmosferę i to złoto na sobie też. Piękne granie przede wszystkim Jastrzębskiego Węgla. Już teraz nie będziemy tutaj wnikać ani statystyki, ani zagłębiać się, bo wszyscy to widzieli, a kto nie widział, na pewno obejrzy to jeszcze na powtórkach. No to
Jeszcze ta radość, popatrzmy, bo to święto tutaj chyba w Jastrzębiu nie będzie miało dzisiaj końca. Piękny widok, piękne zakończenie. Nie sezonu plusniki jeszcze, bo przypomnijmy, trwa walka o brązowy medal tam bliżej na razie Asekore Sowia. Bardzo zaskakująco, że pomimo swoich problemów wygrywa z Zawierciem dwa mecze z rzędu, prowadzi, jedzie teraz na czwarty mecz do Zawiercia. Tak jest. I w sobotę to spotkanie oczywiście na sportowych antenach Polsat. Jastrzębianie, mistrzem Polski srebro dla Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. I w dalszym ciągu nie kończymy naszej transmisji. Będzie malutka przerwa, a potem już Krzysztof Wanio i nasze studio i oczywiście niekończąca się lista gości. Tak więc za moment wracamy, a my Państwu już teraz bardzo serdecznie dziękujemy za ten sezon. Dziękuję bardzo, Kuba Bednaruk. Tomasz Cedrowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrej, spokojnej nocy.